Kochani, witajcie, z tej strony Adrianna i witam Was w mojej ulubionej vlogmasowej serii, czyli w bitwie kalendarzy. A do dzisiejszej bitwy stanie kalendarz adwentowy marki Sephora oraz kalendarz adwentowy marki Douglas. Sprawdzimy, która z tych perfumerii poradziła sobie lepiej ze stworzeniem tegorocznego kalendarza adwentowego, tak więc jeżeli ten film Wam się spodoba, będziecie chcieli więcej bitew kalendarzowych, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, oglądajcie moje poprzednie filmy vlogmasowe i ruszamy. Jeżeli chodzi o cenę, to kalendarz adwentowy marki Sephora kosztował 595 zł, co daje 24,7 zł za jeden produkt. Natomiast cena kalendarza adwentowego z Douglasa jest to 219 zł, co daje nam 9 zł i 10 groszy za jeden produkt. Czyli no, nie jest to w żaden sposób wyrównana walka. Wiadomo, że kalendarz z Sephora jest dużo, dużo droższy. Natomiast no i tak, mimo że nie jest to walka wyrównana, jestem ciekawa, która z tych marek poradziła sobie lepiej. I sprawdzamy, jaki będzie numer jeden w kalendarzu adwentowym z Sephory. Muszę Wam powiedzieć, że ten kalendarz jest tak ciężki, jest po prostu gigantyczny. Więc sprawdźmy, co znajdziemy pod numerem jeden. Ha, pod numerem jeden, jakoś denerwuję się. A pod numerem jeden, zobaczcie, mamy też takie wypełnienie, od razu chcę Wam pokazać. Pod numerem jeden mamy jakiś produkt marki Fenty Beauty. Marka Riave, uwielbiam tę markę. I zobaczymy, co to jest. I pod numerem jeden, słuchajcie, ach, nie mogę otworzyć, pożegajcie. Wow, pod numerem jeden mamy ten rozświetlacz od Riany. O matko, zobaczcie, no on jest przepiękny. On po prostu wygląda jak śnieg, on wygląda jak mróz. Robię Wam swatcha na ręku, no on się prezentuje cudownie. Ciężko będzie pokonać to okienko. Bardzo piękny i świąteczny produkt. Teraz zobaczmy, co będzie pod numerem jeden w kalendarzu Douglas. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o wygląd, to kalendarz Douglas też mi się podoba. Jest spory, jest dużo lżejszy, co prawda, niż kalendarz Sephory, ale to nic nie znaczy. I pod numerem jeden mamy, słuchajcie, mamy jakiś produkt pielęgnacyjny. Zaraz ogarnę, co to jest. Mamy tutaj jakieś 24... Ojej, nigdy szczerze powiedziawszy czegoś takiego nie widziałam. Mamy tutaj 24 plasterki na redukcję zmarszczek chyba tutaj na czole. Ojej, nie słyszałam nigdy o czymś takim. Ciekawe jest to, że dali 24, to jest spoko. Spoko, że nie zrobili tak, że nie otworzyli tego i dali po jednym do każdego kalendarza. No to by było naprawdę słabe. Chyba się nikt nie zdziwi, jeżeli dam tutaj plusa Sephorze. Mam wrażenie, że Sephora zasłużyła. I przechodzimy teraz do okienka numer 2 w Sephorze. I pod okienkiem numer 2 znaleźliśmy... Ojej, to też będzie ciężko przebić. Mamy produkt marki Rare Beauty, mamy tutaj pomadkę od Selena Gomez w przecudnym po prostu odcieniu. Taki, ja nie wiem, taka czekolada, o matko, piękny jest ten odcień. Ja lubię Selena Gomez, lubię matowe pomadki, więc no, to okienko mnie kupiło. No powiem Wam, że chyba Douglasowi będzie ciężko wygrać z Sephorą, bo w tym roku Sephora wymiata. Okienko numer 2 w Douglasie jest dużo mniejsze, ale widzę, że produkt chyba będzie pełnowymiarowy. Pod numerem 2 mamy krem do twarzy. O, no, chyba jestem bardziej skłonna dać plusa pomadce jednak z Sephora. Ale krem do twarzy to nie jest naprawdę głupie okienko. Krem także nie jest mały, tak więc nie jest to na pewno straszne okienko i nie jest to minus dla Douglasa. Po prostu no Sephora wymiata w tym roku, tak więc znowu daję plus Sephorze. No, robi się ostro. Sephora, patrzymy, co będzie pod numerem 3. Powiem Wam, że w tym momencie to już jestem bardzo ciekawa. I pod numerem 3 mamy, ojej, bardzo fajny produkt. Jest to serum do twarzy The Ordinary. Bardzo lubię tę markę, tworzy świetne sera i w ogóle fakt, że daje pełnowymiarowy produkt jest cudowny. Jest to serum z kwasem hialuronowy oraz witamina B5. Bardzo fajne na ten sezon, kiedy nasza skóra jest przesuszona. No dawaj Douglas, wiecie, już zaczynam troszeczkę kibicować też Douglasowi, bo idzie mu troszkę słabiej, ale wiecie, ja lubię też markę Douglas, więc nie chcę, żeby Douglas był tak bardzo z tyłu. Ale pod numerem 3 dali coś fajnego. Mamy tutaj perfumy. Mamy perfumy w naprawdę dużej pojemności. Słuchajcie, to jest 10 ml, czyli już na jakiś czas starczy. Zobaczymy zaraz, jaka to jest marka. Zapach bardzo ładny. Abercrombie. Wybaczcie, nie znam, ale zapach mi się naprawdę podoba. I no, ja jestem jednak tutaj skłonna dać plusa Douglasowi. Wydaje mi się, że jednak perfumy są po prostu ciekawsze niż serum. Serum też jest spoko, to było naprawdę udane okienko, ale perfumy
zawsze wygrywają, prawda? Zawsze jest miło dostawać perfumy. Perfumy są drogie, więc jak dostajemy perfumy, jesteśmy zadowoleni. Plus dla Douglasa. Cieszę się, bo nie życzyłam Douglasowi źle, ale powiem wam, że nie wiem, gdzie jest okienko numer 4 z Sephory. Podejrzewam, że to jest... To nie jest oznaczone, no ale nigdzie tutaj więcej nie widzę, więc sprawdźmy tutaj. Tak, chyba to, bo tu się coś nam wysuwa i mamy coś ciekawego. Jestem bardzo ciekawa, co tam znajdziemy. Tutaj była taka śmieszna półeczka, fajnie. Co to jest? Słuchajcie, dostaliśmy jakieś dwa woreczki. To już jest spoko. O matko, to są chyba perfumy. Tak, w pierwszym woreczku dostaliśmy perfumy. Good Girl Carolina Herrera, również nie znam tych perfum. Ojej, zobaczcie, jakie ekstra. Nie no, taka miniaturka perfum w kształcie buta, och, to wygląda cudownie. I już mnie kupili czymś takim, uwielbiam miniaturki perfum. Takie też są spoko, ale takie, które mają oryginalne opakowanie, tylko pomniejszone, po prostu kradną moje serce. Ach, też bardzo ładny zapach, ale nie znałam wcześniej tych perfum. I woreczki fajne. A, to jest numer 7, słuchajcie, to jest numer 7, tu jest siódemka. Tu była czwórka. Dobra, sprawdźmy, co jest pod numerem 4, siódemkę sobie zapamiętamy i pod numerem 4 mamy olejek Macadamia Oil. Spoko, olejek zabezpieczający do włosów. Zobaczymy zaraz, jaka jest pojemność tego olejku, ale tego olejku używa się tak niewiele, że nawet mała pojemność starczy nam na długo, tak więc patrzę. Ojej, no, ten olejek jest w dość dużym rozmiarze. Tego olejku używa się naprawdę minimalna ilość, mi się akurat skończył olejek do włosów, więc jestem zadowolona. W ogóle wszystko mi się tutaj sypie. To jest spoko okienko. Zobaczymy, co na to powie Douglas. A Douglas pod numerem 4 sprezentował nam... Okej, jakiś fajny produkt do twarzy. To jest chyba primer. Wyglądał jak puder, ale tutaj jest napisane podkładowa bazę. Czytam, to chyba jest po czesku, bo nie ma napisane po polsku. Produkt marki Elf. Okej. To naprawdę wygląda jak sypki puder, ale... Tak, to jest chyba baza albo podkład. O matko, nigdy nie używałam tego typu produktu. Bardzo mnie ciekawi. No powiem wam, że akurat tutaj chyba dam plusa Douglasowi, bo nigdy się z takim produktem nie spotkałam. Nie używałam bazy, która jest w ten sposób zamknięta. Ciekawi mnie także marka Elf. Olejek do włosów jest spoko, ale ten produkt, po prostu jestem ciekawa wypróbowania go. Tak więc dam tutaj plusa Douglasowi i mamy remis. Jak na razie jest 2-2 i nie spodziewałam się. Wiecie, no bałam się, że skoro ten kalendarz Sephory jest tak dużo, dużo droższy, no to będzie miał też dużo, dużo lepsze produkty i po prostu nie będzie z czym porównywać. A na razie idą łeb w łeb, więc sprawdźmy teraz, co Sephora dała dnia 5. Pod numerem 5 mamy miniaturkę maskary Tarte. Bardzo fajnie, ja lubię markę Tarte, także ta wielkość tej maskary nie jest mała. Na pewno starczy nam na długo, tak więc jest to spoko okienko. Czemu odpowiada Douglas? Numer 5, słuchajcie, w Douglasie jest wielki. Albo będzie coś fajnego, albo tak jak myślałam, będzie maseczka. Maska jest ciekawa, dlatego że to jest maska do dłoni, to jest w sumie spoko. Nasze dłonie też cierpią teraz w tym sezonie jesienno-zimowym. Dobrze jest myśleć również o nich i powiem wam, że jednak tutaj skłaniam się bardziej do maskary, ale nie nienawidzę okienka Douglasa. Maska do dłoni to nie jest głupia rzecz. Fajnie, że ktoś wreszcie dał jakąś inną maskę niż do twarzy, więc plusa dostaje Sephora, ale jest serduszko i docenienie dla Douglasa. Numer 6. Sephora pod numerem 6 dała nam Fat Water Fenty Beauty. Bardzo fajny produkt. To jest taki tonik, bardzo nawilżający, bardzo taki odświeżający skórę, zdejmujący to napięcie, które mamy na skórze po umyciu twarzy. Używałam tego produktu i naprawdę świetnie mi się sprawdzał. Ilość też nie jest tragiczna, no bo używamy go dosłownie kilka kropelek i nakładamy na twarz, czyli starczy na naprawdę długo. Pod numerem 6 z Douglasa mamy... Perfumy Ariany Grande. Bardzo lubię perfumy Ariany Grande, do tego podoba mi się, że są w takim uroczym opakowaniu. Od razu muszę je powąchać, bo tych wcześniej nie wąchałam. Bardzo ładnie pachną, mi się zawsze je perfumy podobają. I tutaj będzie plus dla Douglasa, już mówiłam wam. Jak ja widzę perfumy, daję plus perfumom, po prostu. Znowu jest 3-3, idą dosłownie łeb w łeb, nie spodziewałam się. Mamy teraz numer 7, już wam pod numerem 7 pokazywałam, co jest w Sephorze, jak źle odpakowałam. Pod numerem 7 mieliśmy te perfumy, czyli no Douglas może mieć ciężko wygrać z perfumami, a pod numerem 7 w Douglasie mamy, poczekajcie, zaraz znajdę, pod numerem 7 mamy krem pod oczy. Nie nienawidzę tego okienka, też pojemność nie jest zła, bo pod oczami używamy tego produktu mało, ale no jednak Sephora dała perfumę, więc no plus dla Sephory. Przepraszam, ale jest mnie naprawdę łatwo przekupić perfumami. Kto nie lubi dostawać perfum, tak więc sprawdzamy, co znajdziemy w Sephorze pod numerem 8. No powiem wam, że jestem ciekawa tej walki, bo jest naprawdę wyrównana i oba kalendarze wydają się być udane. Czasem te marki stworzą takie kalendarze, że o matko, a tu jest spoko i też mamy fajny produkt. Mamy produkt do brwi marki Benefit. Zaraz zobaczymy, co to jest. To jest chyba żel, tylko ten żel jest chyba z kolorem...
Tak, i ten kolor będzie dla mnie za jasny. Kurczę, szkoda, dlatego że Benefit ma świetny, przeźroczysty żel. Szkoda, że nie dali tego, no bo to jest jednak taki dość jasny, dość ciepły odcień. On nie będzie zbyt wielu osobom pasował. Spoko, że to jest produkt Benefita. Benefit ma drogie produkty i świetne produkty do brwi. Ale mam wrażenie, że nie wiem. Ilość osób będzie z tego produktu zadowolona. Nie wszyscy będą mogli tego produktu użyć, a nie oszukujmy się, osoby o różnych odcieniach włosów będą używały tego kalendarza, więc no Sephora tak świetnie. Teraz będzie miał tutaj łatwo pobić. I też widzę, że ósemka w Douglasie jest spora i znajdziemy, no... Tutaj Douglas będzie miał bluza. Mamy dużą gąbeczkę marki Real Techniques. No przepraszam, no tutaj na pewno Douglas zasłużył bardziej. Jest to produkt, który zadowoli większą ilość osób. Więc Douglas dostaje plusa i znowu idą łeb w łeb. 9 w Sephorze to maska do twarzy. A pod numerem 9 w Douglasie znajdziemy też jakiś produkt pielęgnacyjny. Intensywny krem przeciwzmarszczkowy. No tak naprawdę bardzo podobne produkty, no nie? Bo dwa produkty do twarzy, ale zaraz zobaczymy wielkość. Ten produkt jest większy z Sephory, a także jest to maska do twarzy. Maska złuszczająca. Wydaje mi się, że więcej osób będzie zadowolonych z tego produktu niż z kremu anti-aging. Jednak z kalendarza adwentowego nie korzystają tylko osoby, które potrzebują kremów anti-aging, także młodsze osoby. Więc Sephora, ze względu na to, że stworzyła bardziej uniwersalne okienko, dostanie ode mnie plusa. No, dla mnie oba te okienka były takie mało ekscytujące. Nie wiem, ja jakoś tak się bardzo nie ekscytuję produktami pielęgnacyjnymi. Zgubiłam długopis. 10. Pod numerem 10 w Sephorze mamy maskę w płachcie albo płacie. Zależy jak mówicie. Ja nigdy nie wiem jak mówić. I średnio. Jest to jeszcze jakaś taka mini maska. Okej, no nie jest źle, zaraz zobaczymy co dał Douglas. Tutaj mamy numer 10 z Douglasa, podejrzewam, że to będzie jakaś pomadka albo maskara, ale nie są to perfumy. Okej, no zaczynamy rozmawiać Douglas. Perfumy marki Mercedes-Benz. Nigdy chyba nie wąchałam tych perfum, poczekajcie, muszę sobie powąchać. Wow, ładne. Ładne. No chyba tutaj nikogo nie zdziwi zbytnio, że dam plusa Douglasowi. Ale słuchajcie, tutaj już tak pachnie tymi różnymi perfumami, które porozpylałam. I patrzymy, co jest pod numerem 11 z Sephory. Mamy szminkę Huda Beauty. Wow, i to całą, pełnowymiarową szminkę. Diamond Balm. Musimy zobaczyć, jak ta szminka wygląda, bo jestem zaciekawiona jej nazwą. O ja, no zobaczcie, jaka piękna. Uch, mam wrażenie, że Douglasowi będzie ciężko przebić to okienko, bo było cudowne. Choć numer 11 z Douglasa, to też jest spory produkt. Tutaj mamy chyba krem nawilżający, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie ma żadnego napisu po polsku. Tak, to jest chyba krem nawilżający. Spoko, spoko, bo to jest duży produkt, to nie jest złe okienko. Tylko walczy z tą szminką, a ta szminka wyglądała pięknie. Nie wiem, czy kiedykolwiek pomaluję nią sobie usta, pewnie nie, ale wygląda tak pięknie, że ja bym sobie ją po prostu otworzyła i postawiła na toaletce i patrzyła się na nią. No tutaj Sephora zasługuje na plusa. 12, mamy połowę. Jestem ciekawa, co znajdziemy w Sephorze. Mamy jakiś produkt pielęgnacyjny. Maska z zieloną herbatą, spoko, że duże opakowanie. A pod numerem 12 też będzie chyba jakaś maska. A w Douglasie mamy odżywkę do włosów. Kurczę, ciężko się zdecydować. Oba produkty są tak naprawdę produktami podobnymi, nie? Maska do twarzy, maska do włosów, ale chyba dam plus za Sephorze, bo po prostu jest większa, tylko to mną kieruje. Jednak maska do twarzy w takiej pojemności starczy nam po prostu na dłużej niż maska na włosy. Nie wiem, no oba te okienka są okej. Okay. Oba są takie bardzo podobne. Ale jak już bym miała decydować, no to dałabym plus za Sephorze. Pod numerem 13 w Sephorze mamy mydełko do mycia twarzy. W ogóle bardzo malutkie. No nie wiem, chyba Douglasowi będzie tutaj łatwo pokonać Sephorę. Dla Sephory ta 13 nie była zbyt szczęśliwa, a dla Douglasa, co mamy tutaj? Też mamy produkt do mycia twarzy. Czy oni się uzięli teraz na dawanie podobnych produktów? Nie wiem. Chyba znowu dam plusa Sephorze, dlatego że jednak to mydełko będzie troszeczkę większe niż ten produkt. Tu jest tylko 10 ml, on nam starczy naprawdę na jedno użycie. To jest taka wielkość, którą dosłownie możemy dostać jako próbkę. Więc dam tutaj plusa Sephorze, ale to tak wiecie, tak od biedy. Moim zdaniem oba te okienka są słabe. I Sephora i Douglas mogłyby się tutaj bardziej postarać, no ale plusa niech dostanie Sephora. Teraz z Sephorą musimy zrobić chyba jakieś czary mary. Aha, teraz zrobimy tak i nam się tutaj opuści i mamy kolejne okienka. Rozumiem. Numer 14. Nie powiem, Sephora w tym roku ciekawie zrobiła ten kalendarz pod względem ułożenia tych okienek i pod numerem 14. O wow, o wow. Mamy produkt do ust i jest gigantyczny i jest po prostu w pięknym czerwonym odcieniu. No jestem w szoku. Ten produkt wygląda genialnie. Douglas, będziesz miał tutaj ciężko. Bardzo ciężko i wątpię, żeby ci się udało. I pod numerem 14 w Douglasie mamy, no na pewno się nie uda. Mamy jakiś minimalny produkt. Jest to chyba krem do twarzy. Tak, anti-aging krem do twarzy. I jest tylko 5 ml. Tak więc, no tutaj wygrywa Sephora i chyba nikt nie powie,
kojarzenie. Numer 15 z Sephory. Jest to produkt marki Too Faced. Co to jest? Co to jest? Otworzę go sobie. Bardzo ładne opakowanie. Poczekajcie. Aha! Jest to maskara. Mieliśmy już jedną maskarę z Sephory, ale powiem wam, że kupuję mnie opakowanie. Opakowanie po prostu wymiata. Wygląda jak taki diament. Mnie po prostu w tym sezonie przed świętami można kupić świeceniem się, perfumami, takimi jakimiś uroczymi opakowaniami. Ja jestem podatna na takie marketingowe rzeczy. I pod numerem 15 mamy krem pod oczy z Douglasa. No mimo, że nam się maskara powtórzyła, jeżeli chodzi o Sephorę, to jednak będzie to dla mnie plus. Plus dla Sephory. No powiem wam, że Sephora zaczyna mocno wyprzedzać Douglasa. 16. Czuję, że będzie coś lekkiego, więc może Douglas będzie miał szansę wygrać. Ojej, co to jest? Usuń make-up tylko za pomocą wody. Aha! Mamy chyba tutaj taki płatek do usuwania makijażu wielokrotnego użytku, który możemy sobie później uprać w pralce. Ciekawe, bardzo fajnie. Ale Douglas też proponuje coś fajnego i dużego i są to perfumy. Wiecie jaka jest zasada. Wypróbuję dzięki tym kalendarzom wiele nowych perfum, bo o tych perfumach też nigdy wcześniej nie słyszałam. Chcę je sobie wypakować. Ambasadora. Nigdy nie słyszałam o tych perfumach. Muszę je powąchać, ale zaraz się tutaj uduszę, bo tutaj jest tyle już zapachów perfum. Okej, spoko. Plus dla Douglasa na pewno. 17. Pod numerem 17 Sephora dała nam Olaplex. Krok numer 3 w pielęgnacji Olaplex. Powiem wam, że ja się do końca nie orientuję, na czym polega ten Olaplex. To jest chyba jakaś odżywka po prostu mocno regenerująca, wybaczcie, ja nie wiem. Ale wiem, że ludzie szaleją na punkcie tego Olaplexa, więc chyba jest to udane okienko, ale pod numerem 17... Pod numerem 17 znowu mamy perfum. Nie, no ciężko, bo wydaje mi się, że ten Olaplex to będzie spoko sprawa. To są akurat perfumy dla mężczyzn. Kurczę, powiem wam, że no tak dziwnie. No bo mamy perfumy dla mężczyzn, prawda? Wydawałoby się, że to jest kalendarz dla kobiet, ale wydaje mi się, że dałabym tutaj jednak plusa Douglasowi. Ponieważ fajnie, że znaleźliśmy perfumy, które możemy po prostu komuś sprezentować. Wiadomo, jest to za małe opakowanie, to jest tylko 10 ml, żeby dać komuś na prezent na Boże Narodzenie, ale możemy po prostu dać chłopakowi. Tak... Masz, proszę, niech ci to umili dzień. Mój Patryk na pewno będzie się cieszył. Teraz muszę je powąchać, choć... ja naprawdę się tutaj uduszę, ale muszę je powąchać. Oh, bardzo niezwykły zapach. Nie, naprawdę tutaj plusa dostanie Douglas. Choć nie powiem, ten Olaplex też mnie bardzo zainteresował, ale plus będzie jednak dla Douglasa. Numer 18, Sephora. I mamy coś fajnego, mamy Anastasia Beverly Hills. Wow, mamy... Ojej, co to jest? Wosk do brwi, jacie, jakie ciekawe. Na początku myślałam, że tutaj nic nie ma, ale to jest lepiące. Oj, to jest ciekawy produkt, naprawdę i bardzo duży. Na pewno starczy na długo, jeżeli chodzi o brwi. Tu mi się bardzo spodobało to, co dała Sephora. Pod numerem 18 Douglasa też mamy jakiś fajny produkt w sprayu. Mamy olejek CBD. To jest chyba olejek do stosowania do ust, bo tu jest mouth spray. No nie wiem, powiem wam, że ja bałabym się używać tego typu produktu. Dam tutaj plusa Sephorze. Wydaje mi się, że tego typu produkty to jest jednak coś, z czym powinno się uważać. Niektórzy ludzie stosują, niektórzy ludzie są przeciwni. Ja nie wiem, nie będę się wypowiadała na ten temat. Po prostu dam plusa Sephorze. Wydaje mi się, że okienko Sephory jest po prostu bezpieczniejsze. 19. 19 Sephory. Zbliżamy się powoli do końca i mamy tutaj jakiś duży produkt. Mamy spray do rąk marki Mercy Handy. Bardzo lubię spraye do rąk tej marki, bo pachną po prostu przepięknie. Ten chyba pachnie lawendą. Tak, to jest tak uspokajający zapach. Jest to duże opakowanie i spraye zawsze się przydają. No, ten zapach jest naprawdę przytudny. Nie ma kompletnie takiego alkoholowego zapachu sprayu do czyszczenia rąk. Dosłownie jakbyście po prostu wąchali jakiś olejek lawendowy uspokajający. Pod numerem 19 z Douglasa, ojej, też mamy świetny produkt. Jest to serum marki Estée Lauder. Uwielbiam to serum, używam je co wieczór i powiem wam, że jest to naprawdę drogie serum, więc jeżeli trafiło się w kalendarzu, to ja się cieszę. Wiem, że ten produkt z Sephory był większy. Wiem, że pewnie większość osób ucieszyła mi się z tego produktu, ale ja uwielbiam to serum i cieszę się, że je dostałam, tak więc no to jest po prostu moja subiektywna opinia. Ja ucieszyłabym się bardziej z okienka Douglasa, tak więc daję plus Douglasowi. A nie mało, ostatnio idzie mu trochę gorzej, więc niech dostanie plusa. 20, pod numerem 20 w Sephorze mamy też jakiś spory produkt. Mamy jakieś delikatne mleczko czyszczące. Okej, podoba mi się, że jest duże opakowanie, że nie daje takiego malusieńkiego. Jeżeli jest produkt czyszczący, to niech chociaż będzie duży, żeby się nie skończył za pierwszy razem. A pod numerem 20 mamy produkt marki Florence. Są to te urocze naklejki pod oczy w kształcie wieloryba. Dobra, kupili mnie tą maską. Byłam zawsze ciekawa tej maski. Wiem, że Sephora zrobiła lepsze okienko. Wiem, że jest to produkt większy, ale byłam zawsze ciekawa tych maseczek pod oczy, bo wyglądają tak cudownie. Jestem także fanką Millie Bobby Brown, tak więc...
no cóż, dam tutaj plus Douglasowi. Mówię po prostu jak jest, uczciwie, z czego bym się bardziej ucieszyła, tutaj bym się bardziej ucieszyła z Douglasa. 21. Mamy krem różony, mam wrażenie, że używałam już ten krem, on mi się chyba bardzo dobrze sprawdzał. Krem marki Fresh, okej, to jest dobre okienko, te kremy naprawdę nie są tanie. Ups. A pod numerem 21 marki Douglas mamy roller. Wow, super, super, że dali roller. Taki mniejszy, idealny właśnie w okolicy pod oczami. Matka, jakie to jest przyjemne. Podoba mi się. Ja sobie teraz tutaj pomasuję swoje oczy i okolice pod oczami. Też chyba dam plusy Douglasowi. Bardziej podobają mi się jednak takie gadżety urodowe niż krem. Krem też jest spoko, dali duży krem, ale jakoś gadżety urodowe są moim zdaniem bardziej ciekawe. No i nie ukrywajmy, jest to po prostu przyjemne. Tak więc daję plusa Douglasowi. Pod numerem 22 w Sephorze mamy. Uwaga, co to jest? Jakieś takie dziwne opakowanie. I pod numerem 22 mamy, poczekajcie, zaraz to wyciągnę, co to jest? Natasha Denona. Mamy małą paletkę cieni, to po prostu było takie zabezpieczenie tej paletki. Super, piękne odcienie, możemy sobie szybko wykonać prosty makijaż za pomocą tych trzech cieni. Okej, no to jest świetne okienko. Chyba Douglasowi będzie tutaj ciężko pokonać. I pod numerem 22 mamy bogaty krem do twarzy, czyli dla mnie tutaj dostaje plusa Sephora. I w Sephorze numer 23, numer 24 i uwaga, numer 25, bo dostaliśmy jeszcze numer 25 w Sephorze. Myślałam, że są 24 okienka, a jest 25. Wszystkie one są w tych woreczkach, więc sprawdźmy sobie, co będzie pod numerem 23. Pod numerem 23 mamy... Mamy kremowy bronzer w bardzo ładnym, takim chłodnym odcieniu. Super. A pod numerem 23 w Douglasie, wow, mamy naprawdę duży produkt. Mamy spray do makijażu marki Morphe. Tu jest napisane, że to jest mini spray, ale on jest w naprawdę dużym rozmiarze. Nie wiem, oba produkty są bardzo dobre, ale chyba bardziej ciekawi mnie ten spray do makijażu, tak więc dam plusa Douglasowi. I mamy numer 24, jest to Wigilia, choć jak mówiłam, Sephora jeszcze ma dla nas numerek 25 i jeszcze dodatkowy numer wow. Więc no, dali sporo rzeczy i pod numerem 24 mamy chyba jakąś szminkę. Mamy szminkę w takim pięknym brązowym odcieniu, szminka jest pełnowymiarowa. Zobaczcie, no cudownie wygląda. Marka Charlotte Tilbury. Nigdy nie używałam. Będzie warto przetestować. A numerek 24 w Douglasie jest dość mały. Wow, choć produkt jest bardzo, bardzo ciekawy. Nie wiem do końca, co to jest. To są chyba jakieś perfumy. Chyba to są perfumy. Poczekajcie, jak to się otwiera. Tak, to są perfumy. Też bardzo ładnie pachną. Podoba mi się bardzo ich opakowanie. Jest niezwykłe. Ale tutaj, wiecie, złamię zasadę, że perfumy zawsze dostają plusa, bo jednak Sephora dała pełnowymiarowy, piękny produkt w cudownym opakowaniu. Chciałabym coś takiego właśnie wyciągnąć tego ostatniego dnia na Wigilię. Więc tutaj plus, no na pewno należy się Sephorze. Sprawdźmy jeszcze, co Sephora przygotowała dla nas na Boże Narodzenie. I mamy aż dwa produkty. Nigdy nie widziałam takiego produktu. To jest chyba jakiś, słuchajcie, aktywator zapachu, jak widzę tutaj po tym rysunku. Ojej, bardzo ciekawy produkt. To jest chyba taki naszyjnik, do którego psikujemy perfumy i dzięki temu pachniemy cały dzień. Ojej, powiem Wam, że jest to naprawdę świetna sprawa. Nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszałam. Tak, tutaj sobie psikujemy perfumy, zakrywamy i możemy cały dzień silnie, intensywnie pachnieć. To jest naprawdę fenomenalna rzecz. W ogóle pierwszy raz słyszę od tego typu rzeczy. Nigdy nie spotkałam się z takim gadżetem, więc bardzo mi się podoba. I dali jeszcze jeden produkt. Dali nam jeszcze perfumy. O matko, naprawdę fantastyczny prezent na tego 25 na Boże Narodzenie. Są to perfumy Juliet Hezegan i wąchałam te perfumy. To są dość drogie perfumy, więc naprawdę trzeba ich docenić za to okienko, bo jest udane. I dali naprawdę fantastyczne prezenty. A do tego jeszcze w okienku wow, w okienku prezentowym dostaliśmy voucher na barwienie brwi od marki Benefit. Ojej, powiem Wam, że no kalendarz adwentowy z Sephory w tym roku wymiata. No, to okienko numer 25, ten naszyjnik strasznie mi się spodobał. Tak więc przechodzimy do podsumowania. Punktacja wygląda w ten sposób. No i dla mnie zwycięzcą tej bitwy jest kalendarz adwentowy z Sephory. Sephora, mam wrażenie, wygrała wszystko tym kalendarzem adwentowym. To był chyba w ogóle najlepszy kalendarz adwentowy, jeden z najlepszych kalendarzy adwentowych, jaki otworzyłam. Dali aż 25 produktów, czyli cena za pojedynczą rzecz jest troszeczkę tańsza. Wtedy to jest 23 zł i mimo, że to jest bardzo drogi kalendarz adwentowy, no hej,
ponad 500 zł, 600 zł za kalendarz adwentowy, ale wiele z tych produktów było pełnowymiarowych i dostaliśmy dużo prezentów, więc Sephora mam wrażenie, że wygrała z tym kalendarzem i mam nadzieję, że ta bitwa kalendarzowa Wam się podobała. Napiszcie mi koniecznie, który kalendarz wygrał Waszym zdaniem. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, chcecie więcej bitew kalendarzowych, to wiecie co robić, zostawiajcie kciuki w górę, a ja już się z Wami żegnam. Teraz muszę przejrzeć te wszystkie kosmetyki, mam po prostu teraz mnóstwo kosmetyków dzięki tym kalendarzom adwentowym i pa, 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 do zobaczenia, mam nadzieję, już jutro. Buziaczki!